Siemantajko, za kanał Koza Sport. Niedawno zamknięte zostało okienko transferowe, dlatego z tej okazji zrobimy sobie dzisiaj transfer draft. Niestety jej straszliwie guzdrze się z dodaniem niektórych zawodników i nie ma na przykład Pereza czy Mustafiego, chociażby jeśli chodzi o graczy Arsenalu, którzy mieli transfer zrobiony jeszcze przed tym ostatnim dniem okienku transferowym. Na nadal ich karty nie są jeszcze w grze, dlatego dzisiejszy draft będzie bardzo subiektywny, dlatego proszę, żebyście brali to pod uwagę przy ocenie tego filmu, bo będę wybierał zawodników, którzy może są już przetransferowani, ale jeszcze w FIFA nie mają kart przetransferowanych, albo będę wybierał zawodników, którzy po prostu mi kojarzą się z danym transferem, tak więc zrobimy to w ten sposób. Mam nadzieję, że mimo to wam się to spodoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, aczkolwiek wiem, że jakikolwiek materiał z FIFA 16 raczej nie powoduje uśmiechu na waszych twarzach. No ale dobra, zobaczmy jak to będzie. Formacja tutaj nie ma najmniejszego znaczenia, szczerze powiedziawszy, dlatego wybiorę coś, co powinno być raczej sprawdzoną opcją i do czegoś takiego należy oczywiście formacja 4-3-3. No i zobaczmy, jakich nam da tutaj kapitanów. No i tu chociażby wybór jest prosty. Zlatan Ibrahimović, najnowszy transfer. Nie będziemy tutaj czekali na jego kartę z Manchester United. Mamy dostępnego tego Totsa. No i zrobimy sobie w ten sposób. No i dobra, zobaczmy, co tu będzie na prawym skrzydle. No i mamy tutaj dwa transfery, właściwie trzy transfery. No i gdybyśmy trafili tego Mkhitaryana z United, to by było coś, dlatego jako, że to jest w miarę aktualny transfer, weźmy sobie zawodnika z Armenii bodajże. Dobrze mówię? Tak jest. No i lewe skrzydło, czy będziemy mieli tutaj jakiegoś bohatera tego okienka transferowego? Nie ma bohatera tego okienka transferowego. No i pytanie, którego z tych zawodników moglibyśmy wybrać? Myślę, że skoro idziemy tym tropem Manchester United, to Cristiano Ronaldo jest dobrym wyborem. Mega wielki transfer, no, który opłacił się Realowi oczywiście. No i weźmy sobie CR7, którego rating swoją drogą został ogłoszony wczoraj, więc jeśli nie widzieliście mojego filmu, chociaż na pewno znacie ten rating, to zapraszam was oczywiście. No ale teraz zobaczmy sobie, jaki zawodnik będzie na SPO, czy wreszcie będzie jakiś aktualny transfer. No nie mamy aktualnego transferu, no i szczerze powiedziawszy, ciężko mi jest tutaj wybrać jakiegoś z tych zawodników, ale wydaje mi się, że Kevin De Bruyne będzie dobrym wyborem, jako że było to fajne wzmocnienie Manchesteru City, a inni zawodnicy jakoś strasznie transferowo nam tutaj nie podchodzą. Milner, no jest to jeden z zawodników, których transfer kojarzy do Liverpoolu w zeszłym sezonie, więc weźmy sobie Anglika z lewej strony, może troszkę nam się poszczęści. No i tu wezmę Gdala, bo pamiętam, że kiedyś grał w CSKA, a teraz już tam nie gra, więc tyle, ale jest to bardzo naciągane, wiem. Van der Wiel przeszedł do Ligi Tureckiej, tej karty nie dostajemy, ale mamy tą Holendra, więc weźmy go sobie. No i zobaczymy, kto będzie. Chciałem przejść na lewą obronę, przeszedłem na bramkę, no i tu, no, myślę, że to jest najciekawszy transfer. Oczywiście zawodnik, który pożegnał się ze swoim klubem, którego był legendą, czyli Iker Casillas. Wolałbym wziąć tutaj Thibaut Courtois, który był na wypożyczeniu w Atletico. No ale chyba wszyscy pamiętamy, jaka burza była przy odejściu Ikera z Realu Madryt, więc myślę, że to jest ciekawy wybór. Ja nie stawiam tutaj na zgranie, jak widzicie. Więc nie ma się co tym przejmować. Weźmiemy Kabasele, który przeszedł bodajże do Watfordu w tym sezonie, więc jest to zawodnik, którego moglibyśmy dostać kartę przetransferowaną. A moim zdaniem, jeśli będzie to karta złota w przyszłej FIFA, będzie to absolutna bestia. No i zobaczmy, drugi środkowy obrońca. No dobra, tutaj nie ma co wijać. Wiem, że Garay też jest po transferze, no ale David Luiz w Chelsea to jest ciekawa historia. I zobaczmy sobie z lewej strony, kogo tutaj będziemy mieli. Jest Fati Gulam, jest Maxwell, jest Saliba, jest Layun. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, jakbym transferowo mógł połączyć tych zawodników, bo nie wiem, czy Maxwell przeniósł się z PSG, więc tutaj nie będę owijał bawełnę. Więc jako, że możemy pójść tutaj jakkolwiek pod zgranie, weźmy Balenciagę. Dobra, teraz ławka rezerwowych, no i tu mamy paru ciekawych zawodników. Wydaje mi się, że warto wziąć Garetha Bale'a, dlatego że był to rekordowy transfer, tak więc weźmy sobie Walijczyka. No i kolejne zestawienie, myślę, że tu możemy pójść z Hulkiem, jako że ten odszedł do Chin. No i to może nie była jakaś mega głośna sprawa, ale jest to kolejny nabytek Chińczyków, który po prostu połasił się na hajs, tak więc weźmy Brazylijczyka. No i kolejne rozdanie i tu na dobrą sprawę chciałem powiedzieć, że nie widzę żadnego zawodnika, ale jest oczywiście Samir Nasri i jest to chyba nasza pierwsza przetransferowana karta, jaką trafiamy, więc nie trzeba tutaj wybierać kogoś, kto jest przetransferowany, ale w FIFA nie jest, albo nie trafiamy akurat tej karty, więc Samir Nasri usiądzie prawdopodobnie na naszej ławce. No a tutaj mamy teraz ciężkie wybory. Chciałbym powiedzieć, że Leo Messi w jakiś sposób, ale wszyscy wiemy, że ten jest wierny Barcelonie, więc tego zawodnika sobie tu nie przerzucimy, ale myślę, że Alexis Sanchez jako połączenie Barcelony z Realem
nie jest złym pomysłem. Żal mi tego Messiego nie brać, no ale dzisiaj stawiamy tylko i wyłącznie na zabawę, więc Alexis Sanchez, bardzo wysoki transfer Arsenalu, ale nie rekordowy, bo rekordowym jest Mustafi, wędruje do naszego składu. Czy on poszedł do Leicester, czy on nie poszedł do Leicester? To jest pytanie. Sprawdziłem, miałem rację, Ziller? Nie wiem, czy dobrze czytam nazwisko Niemca, ale poszedł do Leicester, tak więc dajmy go sobie tutaj. No i zaczynamy taką ścisłą ławkę rezerwowych, no i tu znowu Leo Messi, ale no nie mogę go tutaj wcisnąć jakoś przez te transfery. Jest Blaise Matuidi, bohater plotek transferowych, jeśli chodzi o... jego przejście do Juventusu. Tak samo potem Axel Witsel był łączony, jednak Zenit nie zdecydował się na sprzedaż Belga, więc ani Matuidi, ani Witsel nie poszli. Angel Di Maria był bohaterem mega dużego transferu, właśnie mega głośnego transferu do PSG, no i tam się odbudował, dlatego myślę, że go sobie weźmiemy. Jest też Antonio Candreva, który przeszedł do Interu, ale no, że on nam w ogóle nie pasuje, to weźmy sobie Angela Di Maria, dajmy go sobie na skrzydło i będzie wyglądało to odrobinę lepiej, jeśli chodzi o to zgranie. No i myślę też, jeśli chodzi o grę, więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. No a teraz jest Nani, który przeszedł do Walencji, więc weźmy go sobie. Kolejni zawodnicy, no i drugi przetransferowany gracz, który nam tutaj wypada i też połączony z City, bo Gündogan, który przeszedł do City, no i wcześniej mieliśmy Nasriego, który z City odszedł. No a teraz zobaczmy, co nam się tutaj trafi, czy jest jakiś zawodnik przetransferowany. Szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia i nie ma tu gościa, którego bym w jakiś sposób kojarzył z jakimś transferem, więc tu po prostu wezmę Parolo, bo go lubię. No i dobra, trzech zawodników tylko do końca nam zostało i czy jest tutaj ktoś, kogo mogę jakoś wcisnąć do tej naszej jedenastki? On chyba gdzieś przeszedł, ale nie jestem do końca przekonany. Więc nie chcę tutaj jakoś strasznie mieszać. Verhagen, wydaje mi się, że też był w jakimś innym klubie, ale coś mi się obiło uszy, że Pereira też zmienił barwy klubowe, dlatego go wybiorę, aczkolwiek damy go na rezerwę, bo tutaj szczerze powiedziawszy nie mam zielonego pojęcia, nie mam żadnej historii, która mi osobiście by się w jakiś sposób kojarzyła. A że Medel jest zawodnikiem przetransferowanym, wydaje mi się, to zaraz go sobie tutaj wciśniemy. Dobrze, że nie kliknąłem, bo Medel nie jest przetransferowanym graczem, ale sprawdziłem i Sidibe przeszedł do Monaco. Tak więc weźmy go sobie tutaj jako naszego lewego obrońcę. Wątpię, żeby znalazł miejsce na ławce rezerwowych. No i zobaczmy, kto tutaj będzie. Jest Wojtek Szczęsny, zawodnik, który ma kartę teraz w Arsenalu, ale powrócił do Romy, więc myślę, że Polak jest dobrym wyborem. Jest też przetransferowany Król, który poszedł do Ajaxu na wypożyczenie, ale my weźmy sobie Szczęsnego. No i pora na menadżerów. Tutaj mamy Lopetegiego, mam nadzieję, że dobrze odmieniłem to nazwisko, jest to nowy selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, tak więc możemy go uznać jako jakiś transfer, więc weźmy go sobie tu, będziemy mieli zaraz podsumowanie tego draftu, ale oczywiście coś tu jeszcze pozmieniamy. Tak więc w ten sposób prezentuje się nasza jedenastka, mamy 87 oceny ogólnej, 77 z grania. Mam nadzieję, że takie subiektywne ułożenie tego w miarę wam się podobało, że było to coś innego, no bo jednak ciężko jest wybierać samych zawodników przetransferowanych, bo niestety w FIFA nadal jest ich dosyć mało. Tak więc tak to wygląda, no i teraz czas tym zagrać. No i dobra, jest nasz pierwszy przeciwnik dzisiaj, 88 oceny ogólnej, 99 zgranie. I od razu uprzedzając pytania, czemu mam na sobie inną koszulkę. Wczoraj nagrywałem ten wstęp, miałem nagrać spotkanie, ale niestety coś mi wypadło. No i dopiero dzisiaj mogę to zrobić, no ale draft jest ten sam, wszystko jest to samo. Więc nie ma tutaj żadnych szachrajstw, no i zobaczymy, jak się tutaj uda zagrać. Mam no niezbyt wysoką chemię z tego, co pamiętam, ale mamy dużo fajnych zawodników, więc coś powinno z tego być. Dobra, jest Gündogan, ładnie, Angel Di Maria, Zlatan Ibrahimowicz, za pola karnego broni bramkarz, jeszcze... Gdzie był faul? No, panie sędzio, ja nawet nic nie dotknąłem, nic nie kliknąłem, no i stały fragment gry, to może być problem. Zobaczmy, będzie uderzał Leo Messi, ustawiam sobie zawodnika na linii, co prawda on jest dosyć niski, poprzeczka teraz ratuje, dobra, Iker. Byłem pewien, że Iker Casillas złapie tą piłkę, bo zwykle w tych momentach, w takich momentach bramkarze bez problemu to łapią, ale niestety on zagrał tak jak ostatnio zdarza mu się w rzeczywistości, no ogromna szkoda. No i przegrywamy 1-0, nie powiem, żeby zwycięstwo nie było zasłużone, bo przeciwnik na razie kreował sobie sytuację, ja nie. Ale no, no Iker, no nie. Dobra, jest Kevin De Bruyne, zagrajmy sobie do Zlatana Ibrahimowicza, jak na razie nikogo z przodu.
Sam Ibra, ale wbiega już De Bruyne, do niego miała być ta piłka. David Luiz, ale żeś wybiegł do przodu, no ale co z tego? Dobrze wziął udział w tej akcji Brazylijczyk, no a Kevin De Bruyne daje nam szybkie wyrównanie. No i mamy 1-1. Ja nie lubię, jak moi obrońcy wybiegają, tak jak Luiz w tym momencie. Ale jak już wybiegają i radzą sobie tak dobrze jak Brazylijczyk, no to niech będzie. No. Co? Rzut karny za coś, co? 2-1, zupełnie nie mam pojęcia za co. No nie, no Gündogan, co to było? Co to było? Dobrze, jest teraz fajna obrona od Casillasa, który nas ratuje. Ale Gündogan miał piłkę przy nodze i ją po prostu przepuścił. No i mamy koniec pierwszej połowy. Jak na razie gram absolutnie tragicznie, jeśli chodzi o atak. Nie jestem w stanie sobie nic wykreować. Muszę zrobić jakieś zmiany, bo tym zestawieniem gra mi się słabo. Jak widzicie, przewaga przeciwnika, jeśli chodzi o strzały, powinien prowadzić. Ale aczkolwiek te dwie sytuacje były naprawdę turbo dziwne. No i żałuję, że to się skończyło w ten sposób. No ale mamy jeszcze drugą połowę, może coś z tego będzie. Boże, już myślałem, że to leci w światło bramki i że wpuści to Casillas. To naprawdę dzisiaj jest możliwe z tym bramkarzem. Dobra, jest teraz Cristiano Ronaldo, otwiera się sporo wolnego miejsca. Goni go Arribas, ale Arribas nie powinien być problemem. Dobrze, o to chodziło, wrzut kas, Zlatan! Andres Iniesta, dobre wyje... Oj, ale to wycofał, ale był Iker Casillas na posterunku, teraz dużo szczęścia. Bo naprawdę ta akcja była bardzo dobra. Bronię i atakuję tragicznie w tym spotkaniu. Może dlatego, że w sumie ostatnio prawie nie gram w FIFA, tylko w Battlefielda. Jest Nani, rozpoczyna atak. Dobrze. Zejdźmy sobie jeszcze raz do środka. Nani, prawa noga, uderzenie zablokowane w ostatniej sekundzie. To była piłka, która mogła dać nam remis. Świetny wślizg, teraz bodajże Mascherano. To było naprawdę coś... To było naprawdę coś imponującego. Dobra, ale jeszcze jest Nani, tam Gareth Bale czeka na skraju pola karnego. Gareth Bale z lewej nogi, teraz blokuje to chyba Iniesta. David Luiz, jeszcze do Cristiano Ronaldo uderzenie. No i teraz świetna interwencja bramkarza mojego przeciwnika. Ciśnie mnie cały mecz ten rywal, ale teraz naprawdę zrobiło się groźnie. No i miałem szansę tutaj wyrównać. Zagrajmy sobie jeszcze raz do Garetha Bale'a. Jest Bale, słabe to przyjęcie, ale dobra, wjeżdżamy już pole karne. Gareth Bale uderzenie, ale zbyt proste i Rico to łapie. Dobra, Ibra. Zlatan, pokaż coś w tym meczu, bo jeszcze nic tu na dobrą sprawę nie zrobiłeś. Zlatan Ibrahimowicz do na niego i to musi być gol. Nani! Ależ teraz szczęście miał mój przeciwnik. Świetna interwencja, Rico. Nani, zagrajmy sobie do Kevina De Bruyne. Kevin De Bruyne przegrywa z Mascherano. Teraz pojedynek bark w barki. Nie wiem, czy będę miał jeszcze szansę. Arbiter dolicza 3 minuty. Jest Gareth Bale. Jest Luiz. Jest jeszcze raz Bale. Gareth Bale. Fatalnie to teraz wyszło. No i przeciwnik ma szansę na kontrę. Jestem na ultra attacking. No i już chyba nic z tego nie będzie. Nie wiem, kto to był. To jest Carlos Tevez. I to jest gol na 3-1. No rzuciłem się do ataku. Miałem szansę tutaj jeszcze strzelić. No ale niestety poszła kontra. I to jest już raczej koniec tego spotkania. No i tak jak mówiłem, przegrywamy 2 golami, zasłużone zwycięstwo mojego przeciwnika, ja nie mam zamiaru tutaj się spierać w żadnym stopniu, miałem troszkę pecha pod koniec, ale on miał trochę pecha podczas całego spotkania, więc ile to się mogło skończyć? 4-2 maksymalnie, jeśli chodzi o te wykorzystane sytuacje, które mogły wpaść. Tak więc słuchajcie, otworzymy sobie jeszcze oczywiście paczki, zobaczmy jakie tu będą oceny zawodników. Iker Casillas z graczem meczu przy meczu przegranym 3-1, więc to musiało coś oznaczać. No i potwierdzają to statystyki, aczkolwiek przyznam, że pod koniec troszkę sobie poprawiłem je tymi strzałami w ostatnich sytuacjach, bo gdyby nie te dwie akcje, to wyglądałoby to dużo, dużo gorzej. No i zobaczmy, co jej dla nas tutaj przyszykuje za to odpadnięcie w pierwszej rundzie. 2 złote paczki, 1 srebrna premium. No nie są to najlepsze nagrody, no ale zobaczymy, może akurat coś wypadnie. Słuchajcie, w tym odcinku chodziło głównie o zabawę, więc ten wynik jakoś straszliwie mnie nie boli tym samym, że, znaczy dodatkowo, że przeciwnik był lepszy ode mnie, a my trafiamy Wasilewskiego. Okej. Więc w zasadzie chodziło tutaj o wybór tych wszystkich zawodników, więc mam nadzieję, że to wam się podobało. Teraz Dawid Alaba i my mamy w paczce... Kondycja drużynowa, w sumie to nie jest najgorsze. No i ostatnia paczka, na niej Antoni Griezmann. A czy w środku będzie ktoś inny, znaczy co tu będzie w środku? Hutchinson, tak, dobrze myślałem. W sumie jest chyba jeden środkowy pomocnik defensywny, złoty, z
Kanady, więc trudno było się tutaj pomylić. Dostajemy jeszcze 1000 monet, więc słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Ja mimo tego, że przegrałem, jestem w miarę zadowolony, bo tak jak mówię, w tych draftach, które ja tutaj robię, chodzi jedynie o zabawę. Nie mam zamiaru się nad tym wszystkim spinać, tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że wam się to podobało. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie, piona!